2 lipca w piątek o godzinie 22.30 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW ze Zbigniewem Bujakiem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dzień dobry, a teraz konkretnie ze Zbigniewem Bujakiem. Zbigniew Bujak nie ma tytułów. Zbigniewa Bujaka ludzie z mojego pokolenia, pokolenia, które można nazwać pokoleniem Solidarności albo pokoleniem, nie wiem, Kolumbów 54, nazywają Zbyszkiem niezależnie od tego, czy pili z nim Brudershaft, czy go z nim nie pili. Dlatego, że Zbigniew Bujak był dla nas przez lata tą wiosną, która miała być nasza. Był Janosikiem, tym człowiekiem, który niewątpliwie cokolwiek jeszcze w życiu zrobi, już sobie miejsce w historii zapewni. Jest, jak powiadam, mitem. I powstaje pytanie, czy z mitem można rozmawiać konkretnie. Kim jest dzisiaj pan Zbigniew Bujak, który ma niespełna 40, małe dziecko i całe życie przed sobą? Proszę pana, jestem elektrykiem. To straszne, bo w Polsce jest całe stowarzyszenie elektryków i nie wiadomo, jakie oni mają zamiary. Ja mam nadzieję, że będą chcieli pozostać przy swoim zawodzie. No a ja sam postaram się jednak z elektryka przedzierzgnąć w zawodowego, dobrego, sprawnego polityka, bo takich nam trzeba, a myślę, że no, mam szansę. A gdzie pan teraz pracuje? Aktualnie w Unii Pracy zamierzam kandydować na Śląsku, w Katowicach. A to dlatego, że w Katowicach Unia Pracy na razie nie jest najmocniejsza, ale mam nadzieję, że przy mojej i innych kolegów pomocy będzie tam bardzo mocną organizacją. A teraz konkretnie ze Zbigniewem Bujakiem rozmawiamy na żywo. Oczekujemy Państwa telefonów. Nasz numer 20 79 11. Każdy może do nas zadzwonić i zapytać o to, co jego interesuje. Z czego Pan żyje? Na razie żyję jeszcze z wypłat z Sejmu, z pensji sejmowej. W tej chwili to już niewiele. 3 800 000, niewiele. To dużo, jak na wiele rodzin to dużo, ale za chwilę muszę sięgnąć po oszczędności zgromadzone na książeczce oszczędnościowej przez ten okres przejściowy i jeżeli zostanę wybrany, będę żył oczywiście z pensji sejmowej. A pan ma jakieś udziały w Gazecie Wyborczej, prawda? Tak, ale to są udziały honorowe, z tego nie ma wypłat. Jedynym profitem jest to, że podpisuję, zatwierdzam pensję dla zarządu, ale ich wysokość jest tajemnicą. Rozumiem. A teraz czuje się pan robotnikiem, intelektualistą, związkowcem, politykiem? Czuję się głównie związkowcem, to paradoks może, i politykiem. Akurat to bliska droga. Najlepsi politycy na świecie, w każdym razie ci, których ja znam, to związkowcy. Dlatego, że działacz związkowy musi rozmawiać z ludźmi, kiedy ich jest dużo, nie może się ich bać, musi umieć no, pokonać strach przed tą dużą ilością ludzi. A to jest właśnie cecha później w przyszłości polityka. No i musi umieć negocjować. Związek zawodowy uczy negocjacji. W roku 1989 nie zdecydował się pan kandydować do kontraktowego Sejmu. Zrobił to pan 2 lata później, kandydując w roku 90. Dlaczego? Proszę pana, po stanie wojennym trzeba było odbudowywać region, odbudowywać związek. Ja uważałem, że trzeba się dzielić funkcjami. Kto ma budować organizację, kto ma budować jej polityczne ramię. Ja tak to widziałem. Dzisiaj Borusewicz mówi o partii politycznej, która byłaby ramieniem Solidarności za późno. Wtedy był czas o tym, żeby tą konstrukcję budować. I ja chciałem być w związku zawodowym, zakończyć budowę regionu, organizację regionu. Liczyłem na to, że komitety obywatelskie będą tym politycznym ramieniem. Wszystko się potoczyło trochę inaczej. Co pan myśli dzisiaj o Solidarności? Czy jest pan członkiem Solidarności? Proszę pana, nie jestem członkiem Solidarności i mam takie podzielone, mieszane uczucia. To znaczy, po pierwsze, wciąż uważam, że Solidarność jako narzędzie polityki polskiej, polityki na rzecz naszych interesów, jest narzędziem wciąż bardzo dobrym, bardzo silnym, a jednocześnie jeżeli zjazd nie dał dojść do głosu Bogdanowi Borusewiczowi, założycielowi Solidarności, twórcy 21 postulatów, człowiekowi, który do stoczni sprowadził Lecha Wałęsę i uczynił go przewodniczącym zjazdu, to myślę, że w tym momencie to jest naprawdę
koniec etosu. Czyli Solidarność jest już tylko jednym z licznych, może niewielkim związkiem zawodowym. Mamy pytanie. Proszę mówić. Halo? Halo? Halo, słyszymy pana. Prosimy o zadanie pytania. Proszę bardzo, proszę pytać. Czekam przy telefonie. Myślę, że to połączenie. Coś się stało z połączeniem. Czyje interesy czuje się pan w stanie najlepiej reprezentować? Interesy, tak można to powiedzieć, środowisk pracowniczych. To bardzo dziwne, bo dzisiaj ta mapa zawodów, środowisk bardzo się zmieniła, a jednak ja myślę, że jest coś takiego jak pracownicy najemni w przemyśle, w służbie zdrowia, w oświacie i ja mam poczucie, że ja jednak ich sytuację, ich rolę w państwie, rolę społeczną, polityczną rozumiem, mogę o tym z nimi rozmawiać i chciałbym w związku z tym ich interesy reprezentować. Mówi pan o pracownikach, a jednocześnie zaangażował się pan bardzo silnie w ruch, nie wiem, czy można go nazwać antyaborcyjnym. Tak. Czy nie jest to jakaś jakby działalność zastępcza? Proszę pana, nie. W państwie, jeżeli już budujemy demokrację, to od razu powstaje problem prawa wyboru. Na ile obywatel ma prawo decydować o swoim losie, wybierać. I nawet kiedy wybiera, można powiedzieć, grzech, w kategoriach Kościoła katolickiego grzech, to on ma prawo do tego błędu. On ma prawo uczyć się na błędach. Nie wolno mu tego prawa ograniczać. Nie wolno mu go ograniczać przy pomocy prokuratorskiego nadzoru. Jeżeli mu się tą wolność wyboru zostawi, tak, to jest uszanowanie dla jego podmiotowości, dla jego osobowości. I z takimi ludźmi dopiero można budować państwo demokratyczne. Ja pytam o pańską bazę wyborczą. Pan powiedział, że bazą wyborczą jest dla pana są pracownicy. Z drugiej strony, angażując się w ten ruch referendowy, łączy się pan z ruchem feministycznym. Myślę, że polityk powinien dokładnie wiedzieć, czyje interesy chce w Sejmie reprezentować. Tak. Wie pan, ale problem aborcji to nie jest problem ruchu feministycznego. To naprawdę jest problem środowisk pracowniczych. Ja znam sytuację w Łodzi. Dramatyczne sytuacje w Łodzi kobiet, które mają już wiele dzieci na swoim utrzymaniu. Sytuacje rodzin na Śląsku, dramatyczną sytuację, kiedy często kobiety są skazane na utrzymywanie dziecka, czasami jeszcze dziecka niesprawnego, niepełnosprawnego. I wiem, że ta sytuacja rodzin wielodzietnych stwarza tym dzieciom piekło. Rozumiem. Mamy pytanie. Oni tu muszą mieć prawo wyboru.